Szczęść Boże, coś wam powiem. Można żyć tak, że Chrystusa się nie rozpoznaje. Bowiem przychodzi w codzienności, w pospolitości, bez jakichś szczególnych znaków swej boskiej natury. Przychodzi zwyczajnie i dołącza do rozmowy, do działania, wspólnie wędrując. Dołącza, bo chce nam towarzyszyć, nie burząc naszych planów, abyśmy byli w naszym działaniu prawdziwi, a nie sztucznie i przesadnie adorowali Go. Widzimy właśnie taką przesadę chociażby podczas wizyt gości w naszym domu, w kościele, w państwie. Wszystko wtedy stawiamy na głowie, żeby jak najlepiej wypaść. Dbamy o najmniejszy szczegół, żeby było perfekcyjnie. Jednak nie ma w tym szczerości, a raczej chęć, by o nas dobrze mówiono. Do zaoferowanych uczniów idących do Emaus dołącza Jezus, jak gdyby nigdy nic się nie działo. Jest zainteresowany odczuciami tych uczniów, ich myśleniem, ich wątpliwościami. Mówią o tym, co czują, a nie o tym, co wypada powiedzieć. Historia o uczniach idących do Emaus jest historią każdego z nas. Idziemy przez życie, ale nie dostrzegamy, że obok nas idzie Jezus. Tak bardzo pochłonięci jesteśmy swoimi sprawami. Jednocześnie tak bardzo zawiedzeni nadziejami. Wszystkie niespełnione marzenia czy życiowe porażki stają się klapkami na naszych oczach. Nie widzimy w tym Pana, który jest obok, który wyjaśnia nam Pisma. Śmierć Jezusa dla uczniów była końcem. Brak Boga w życiu wielu ludzi też jest końcem jakiegoś rozdziału. Następuje powrót do dawnego życia. Człowiek pozbawiony nadziei nie widzi życia w kolorach tęczy, ale jedynie w odcieniach szarości. Te oczy na uwięzi nie pozwalają spojrzeć szerzej na różne sprawy. Widzimy tylko porażkę, a nie dostrzegamy szans. Każdy, kto się pyta, co się stało, tak jak uczynił to Jezus, odbierany jest, jakby się urwał z choinki. W głowie pojawia się myśl: człowieku, jest dramat. Jestem zawiedziony, zrozpaczony, zły i smutny jednocześnie. To się właśnie stało. Pozwól mi przeżywać mój dramat. Myśmy się spodziewali, ja się spodziewałem jakiegoś przewrotu, a tu jest tylko totalna klapa. Ileż takich rzeczy i wydarzeń spodziewamy się, które mają odmienić nasz los, nasze życie. I nic się nie dzieje. Spodziewamy się, że Bóg rozwiąże nasze problemy w cudowny sposób. Za nas. Wszystko układamy i planujemy. Piszemy różne scenariusze, które nie dzieją się tak, jakbyśmy chcieli. To obraz ludzi, którzy porzucili wiarę, bo chcieli konkretnego działania. Tak bardzo chcieli, że nie pozwolili się prowadzić. Dlatego mówią: odchodzę. Odchodzę z kościoła, ze wspólnoty, z kapłaństwa, z małżeństwa. Nie tak to wygląda, jak ja to widziałem. Obraz uczniów z Emaus służy nam w długiej drodze naszych wątpliwości, niepokojów, a czasem gorzkich rozczarowań. Boski podróżnik towarzyszy nam i wprowadza nas w interpretację Pisma i w zrozumieniu Bożych cudów. Papież Benedykt mówił, że głoszenie zmartwychwstania Pańskiego oświetla ciemne strony świata, w którym żyjemy. Tak właśnie się dzieje w tej Ewangelii, że światło Słowa wypływa z Tego, który stał się chlebem. I to On w najwyższy sposób wypełnia obietnicę: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczymy i doświadczamy tego, o ile nasze oczy nie będą na uwięzi, a serce będzie gotowe przyjąć z wiarą to, co Bóg dla nas planuje. Z Panem Bogiem.